Witajcie na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł i zapraszam Was dzisiaj na rozgrywkę z gry Space Impact. Gra ukazała się na platformie iOS i będę grał ją na iPhone'ie. Tak prezentuje się główne menu, w którym mamy możliwość grania oraz ustawień, do których teraz chcę przejść. Nie ma tutaj za dużo opcji, możemy włączyć bądź wyłączyć muzykę, zmienić orientację i wybrać jeden z sześciu kolorów dostępnych w tej grze. Wybierzmy sobie standardowo kolor zielony i przejdźmy już do samej gry. Space Impact jest to tytuł, który pojawił się na popularnej Nokii 3310. Właśnie na tym telefonie poznałem jakby całą tą grę. I jakoś niedawno, przeglądając App Store'a, właśnie trafiłem na ten klasyk i postanowiłem nagrać materiał właśnie z tej gry. Tak właśnie kiedyś wyglądały gry na komórki. Teraz jest to po prostu nie do pomyślenia, żeby taka produkcja się ukazała w App Store czy w Google Play. Celem naszym jest przetrwanie oraz zniszczenie latających statków kosmicznych. Na końcu z każdego poziomu znajduje się boss, którego także musimy zniszczyć. Nasz oręż to głównie takie strzały, które możemy wykonywać, oraz broń tajna, czyli laser. Aktualnie mam trzy takie pociski do wykorzystania, ale jednak chciałbym Wam je pokazać dopiero przy bossie. Oprócz tego znajdziemy 3 punkty zdrowia. Jeżeli je stracimy, to oczywiście będziemy musieli zaczynać poziom od początku i zdobywamy także punkty. Teraz tutaj znajduje się taki power up, który czasami daje nam dodatkowe punkty zdrowia, więcej bomb laserowych, czy także tymczasową nieśmiertelność. Teraz właśnie zbliżamy się do bossa pierwszego poziomu i wykorzystuję tutaj funkcję laseru, żeby go szybciej zniszczyć. Znajdujemy się już w drugim poziomie, który różni się po prostu wizualnie, jednak ta grafika jest naprawdę bardzo prosta, widać tutaj wszystkie piksele, sama oprawa audiodźwiękowa jest także bardzo mizerna, mamy jedynie odgłosy strzelających pocisków, nie ma tu żadnej muzyczki podczas całej rozgrywki. Jednak to chyba nie jest najważniejsze, jeżeli chodzi akurat o ten tytuł typowo retro. Teraz pojawiają się nowi przeciwnicy, jednak praktycznie wystarczy jeden bądź dwa strzały na zniszczenie takiego statku kosmicznego. My oczywiście, jeżeli zostaniemy trafieni bądź wleci w nas jakiś pojazd, automatycznie tracimy życie, chyba że posiadamy taką specjalną osłonkę. No i zbliżamy się teraz do bossa tego poziomu. Jego także należy pokonać, żeby dostać się do następnego. Gra jest dość krótka, posiada 8 poziomów. Jest także wersja darmowa, która umożliwia nam rozegranie pierwszych 2 poziomów. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o grę Space Impact. Gorąco polecam ją fanom gier retro oraz wszystkim tym, którzy jeszcze nie grali w ten tytuł. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam także do wchodzenia na nasz portal wideotesty.pl oraz do odwiedzenia naszego forum. Trzymajcie się, cześć!